Siema! We wczorajszej rundzie Tata Steel mieliśmy bardzo ciekawy pojedynek, ponieważ czarnymi mierzył się Magnus Carlsen, a białymi Fabiano Caruana. I jeżeli interesujecie się szachami trochę dłużej niż rok czy dwa, to na pewno pamiętacie, że w 2018 roku ci dwaj zawodnicy mierzyli się w walce o tytuł Mistrza Świata i tam po regulaminowych partiach był remis. Także tutaj, wiecie, taki fajny rewanż po kilku latach, gdzie zawodnicy mierzą się ze sobą i tutaj odkładamy na bok te grube przygotowania na Mistrzostwo Świata, tylko gramy sobie w szachy. W tytule wspomniałem, że troszeczkę pomogłem Magnusowi Carlsenowi, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale mam taką ciekawą przypadłość, że jeżeli staram się coś przewidywać, to dzieje się dokładnie tak, jak przewidziałem, tylko że na odwrót. I miało to miejsce m.in. podczas turnieju kandydatów, gdzie przewidziałem, że Jan Krzysztof Duda wygra cały ten turniej. Skończyło się tak, jak się skończyło. Miało to miejsce m.in. w przypadku Firuzdży, o którym wielokrotnie mówiłem, że według mnie będzie mistrzem świata, nagle przestał brać udział w turniejach. Miało to też miejsce podczas finału Ligi Mistrzów, ale to już jest inna historia. No i jak wiecie, kilka dni temu dodałem filmik pod tytułem Czy Magnus Carlsen się kończy? I od tamtego momentu Magnus Carlsen nie przegrał żadnej partii, zaczął grać znacznie lepiej, być może nawet będzie mieć szansę, żeby wygrać cały turniej. Natomiast przechodzimy już do partii, ponieważ no, była ona ciekawa i też pokazuje, że zawodnicy nawet na poziomie 2766 popełniają błędy, jeżeli chodzi o liczenie wariantów. Bo tutaj nastąpiło E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, A6, goniec A4, skoczek F6, roszada, goniec E7, wieża E1, B5, goniec B3, roszada. I do tego momentu wszystko jest jak najbardziej w porządku, to znaczy zawodnicy grają właściwie główną linię, natomiast tutaj głównym ruchem jest zagranie ruchu albo C3, albo H3. Natomiast Fabiano Caruana zdecydował, że zagra tutaj A4, od razu atakując te pionki. I czarne mają jakiś tam wybór, mogą zagrać albo goniec B7, albo mogą zagrać ruch B4. Na pewno muszą zareagować na tę groźbę. Magnus Carlsen zdecydował, że zagra sobie B4, no i czarne tutaj grają A5. I ten pionek w przyszłości może być bardzo uciążliwy dla koloru czarnego, no bo on tutaj odbiera trochę przestrzeni, a przede wszystkim nie pozwala czarnemu pionkowi iść na A5. Zauważcie, gdyby tu nastąpiło coś takiego i kiedyś czarne zagrałyby A5, ten goniec potencjalnie będzie mógł też tędy wejść, a pionek na B4 będzie trochę bardziej stabilny. Także tutaj wszystko w porządku, nastąpiło A5, D6, C3, wieża B8, H3, H6, no i D4. Czyli D4 jest ruchem, który w każdej tego typu pozycji musi po prostu nastąpić. Jeżeli białe nie dojdą do ruchu D4 w partii hiszpańskiej, to zazwyczaj stoją dość pasywnie. Dlatego czarne od razu atakują poprzez D4, nastąpiło bicie, 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 no i tutaj bicie skoczkiem. Mogłoby się wydawać, że bicie pionkiem jest trochę bardziej ciekawe, ponieważ mamy dwa silne pionki w centrum i faktycznie, gdyby czarne tutaj nie zareagowały, to lipa. To znaczy te pionki są silne, ale tutaj czarne mogą zagrać ruch D5 i jak nastąpi B5, E5, to możemy skoczka ustawić na E4, no i ta pozycja dla koloru czarnego jest spoko. Dlatego tutaj białe zbiły skoczkiem na D4, no i teraz możliwość D5 już nie działa, no bo oczywiście spada tutaj, jest przegrana pozycja. Także goniec D7, goniec F4, nastąpiło skoczek E5. Skoczek A3, wieża E8. Na razie tutaj dość szybko lecę przez te partie, bo kluczowe rzeczy zaczęły dziać się w tym momencie. Ponieważ tutaj białe mogą podejść do tematu na różne sposoby. Mogą albo starać się wymieniać figury, typu ruch skoczek C4, wymienić kilka figur, żeby otworzyło się trochę bardziej centrum. Zwróćcie też uwagę, że skoczek na E5 jest bardzo silny. Mogą też po prostu ustawić gońca na C2, co jest takim, powiedzmy, najbardziej przez komputer lubianym posunięciem. To jest po prostu profilaktyka. Gramy goniec C2, w pewnym momencie ten pionek do przodu się ruszy i ten goniec będzie ustawiony na C2, atakując po tej przekątnej. To jest bardzo takie standardowe, jeżeli chodzi o partię hiszpańską. Natomiast tutaj Fabiano Caruana, mając to wszystko na uwadze, stwierdził, no dobra, ale po co ja mam wycofywać jakieś swoje figury, po co ja mam wymieniać, skoro mogę nagle zagrać F4. Mogę zagrać F4 i teraz ten skoczek musi gdzieś odejść, a co więcej, mogę potem poprawić ruchem E5. I zauważcie, że przed czarnym są bardzo duże kłopoty, ponieważ cokolwiek się nie stanie, na przykład jak nastąpi bicie i bicie, to ten skoczek musi gdzieś odejść. Nie może odejść tu, 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 nie może odejść tutaj, więc nastąpi skoczek H7. A jak nastąpi skoczek H7, to białe mają idealną pozycję. Nawet takie ruchy jak goniec F7, król F7 z dalszym hetman F3 i atakiem na C6 są bardzo duże. Także na ten moment wydaje się, że Magnus Carlsen podstawił.
białe osiągnęły tutaj przewagę i prawdopodobnie to widział Fabiano Caruana. Ale nie do końca. I tutaj czarne rozwiązują się w jeden z najpiękniejszych sposobów, jakie widziałem. Ponieważ Magnus Carlsen może zbić tego skoczka. I to jeszcze nie jest jakieś piękne. Po prostu wymiana, teraz jakby nastąpiło tutaj bicie, bijemy na B3, więc trzeba na tę wymianę zareagować. Jeśli nastąpiłoby bicie tutaj, to wchodzi wieża i atakujemy, więc oczywiście białe zbiły pionkiem. No i znowu, jeżeli czarne musiałyby wrócić na H7, no to nadal jakieś ruchy typu goniec C4 z dalszym hetman F3 będzie bardzo dużo presji. Ten skoczek na H7 jest bardzo, bardzo problematyczny. Tylko że problem w tej pozycji dla koloru białego jest taki, że to na dobrą sprawę nie wisi. Możemy zagrać goniec C6. To jest ruch, który widać było po mowie ciała, widać było po reakcji i po tym, ile czasu spędził Fabiano Caruana nad kolejnym ruchem, to był ruch, który po prostu zaskoczył oponenta. Ale o co w ogóle chodzi? Bo część z was może sobie słuchać mnie i nie wiedzieć w ogóle, o co chodzi. Okazuje się, że to nie wisi. Ponieważ jeżeli zbijemy, to jest hops. Hetman nie może odbić, bo stracimy tego gońca, więc odbije goniec, ale teraz i tak możemy to zbić, idź i na końcu jest hetman D4 z podwójnym atakiem. Zwróćcie uwagę na to, bardzo często trapi was takie pytanie, ile ruchów do przodu jest w stanie policzyć silny arcymistrz? Okazuje się, że czasami jesteśmy, znaczy mówię ja jako silny arcymistrz, ale powiedzmy, doświadczeni szachiści, czasami nawet takie trzyruchowe kombinacje są nas w stanie przerosnąć, no bo tutaj to jest dosłownie trzy ruchy, bicie, bicie i tak dalej. Magnus Carlsen widział to z daleka, Magnus Carlsen widział to już prawdopodobnie, gdy przeciwnik zagrał E5, natomiast Fabiano Caruana zobaczył to dopiero teraz. No i nagle okazuje się, że jest dużo kłopotów. Co ciekawe, nie jest to jakaś zła pozycja. To znaczy, jeżeli tutaj białe zagrają coś w stylu, nie wiem, wieża C8, po to, że jak teraz nastąpiłoby bicie, no to bijemy tutaj, jest spoko, to wieża C1 jest dobrym ruchem. Oczywiście tutaj nastąpi goniec D5, jak nastąpi wymiana, wymiana. Nie jest to struktura, którą biały chciałby mieć, ponieważ tutaj jest pół wiaderka z Minecrafta, no i są troszeczkę kłopoty, ale z drugiej strony nie do końca wiadomo, jak czarnymi to polepszać. Jeżeli ten skoczek gdzieś sobie odejdzie albo go obronimy, powinno być wszystko w porządku, pozycja jest z delikatną przewagą czarnego, ale w momencie, w którym dostaniemy taką bombę na banie, to trudno jest się czasami pozbierać. I tutaj Fabiano Caruana zdecydował, że zagra ruch goniec C2. Na pozór bardzo logiczny ruch, bo cokolwiek by się nie stało, to zagramy hetman D3 i znowu, jeżeli na przykład ten skoczek by odszedł, to po hetman D3, ewentualnie po biciu, biciu i hetman C2 jest bardzo duża przewaga koloru białego. Jak skoczek odejdzie na przykład na D5, to znowu gramy tu i fatalnie jest się bronić przed takimi słabościami po białych polach. Tylko Magnus Carlsen może zagrać ruch hetman D5. I to raczej nie jest ruch, który został nieprzewidziany przez Fabiano Caruanę, no bo tutaj Fabiano dość szybko zagrał ruch wieża E2. Natomiast następny ruch koloru czarnego sprawia, że partia praktycznie się kończy. I jest to niesamowite, ponieważ to są w zasadzie kilka genialnych ruchów z rzędu. Cały czas wydaje się, że ten skoczek leci, ale nie leci. Wieża B4. Piękny ruch, chociaż raczej nie wygląda jakoś super spektakularnie. Powód jest prosty. Bijemy tego pionka. Nie ma co zrobić. Jeżeli przeciwnik zbije teraz na F6, to bijemy, bijemy i tutaj, co ciekawe, możemy zbić zarówno hetmanem, jak i wieżą, żeby potem wejść tu. Ale hetmanem oczywiście jest dużo prościej. Zdobywamy jakość, wygrywamy partię. Dlatego tego nie można zbić i to jest naprawdę piękna kalkulacja ze strony Magnusa Carlsena. Nastąpiło więc król H2, no to Magnus zbił jednego pionka, hetman B1, skoczek poszedł na E4, nastąpiło wybicie, 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 wybicie. No i jest to końcówka, w której Magnus Carlsen ma wszystko, czego mógłby tylko chcieć. To znaczy, jeżeli weźmiemy sobie, wiecie, takie równe pozycje pod uwagę, to czasami mówimy, no tutaj czarny może coś tam kombinować, bo ma parę gońców. Albo, no tamto biały będzie walczył o zwycięstwo, bo ma pionka więcej. Tutaj czarne mają pionka więcej, czarne mają parę gońców, czarne mają lepiej ustawione figury, czarne mają lepszą strukturę, powiedzmy, ponieważ ten pionek i ten pionek są bardziej słabe niż te pionki. Wszystko, co tylko można sobie zamarzyć, jest w tej pozycji po stronie koloru czarnego. Nastąpiło więc skoczek C4, wieża B8, wieża odeszła na C1, wieża B5 z atakiem tutaj i tutaj. Oczywiście te rzeczy na razie nie wiszą, ale goniec zawsze przyjdzie tu, drugi goniec może atakować tego skoczka, także białe zdecydowały się jeszcze zagrać ruch E6, nastąpiło łubu-dubu, goniec C7, wieża C5, goniec poszedł na F4, goniec D5, no i w tym momencie Fabiano Caruana po prostu poddał partię, ponieważ skoczek musi gdzieś odejść, wtedy może nastąpić bicie, bicie,
tutaj zbijamy tego pionka. No i możemy uwierzyć na słowo Magnusowi Carlsenowi, że raczej potrafiłby wygrać pozycję, która jest totalnie, totalnie wygrana. Także w taki sposób Magnus Carlsen odbija się. Chciałbym powiedzieć, że od dna, ale chciałbym kiedyś być na takim dnie, na jakim był Magnus Carlsen w tym turnieju. No i być może nawet będzie miał szansę, jeżeli do końca utrzyma taką potężną formę, że wróci na swój ranking, z jakim zaczynał ten event, a co więcej, może nawet walczyć o końcowe zwycięstwo. Także warto jest oglądać. Nie ma niestety polskiej transmisji, ale śledźcie to, co się dzieje, bo że dzieją się giga ciekawe rzeczy. Dzisiaj, jak widzicie, przyszedłem do Was tylko z jedną partią, ale wydaje mi się, że partia pomiędzy Carlsenem a Caruaną to jest coś, co możecie mi wybaczyć. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!